Jej nie ma. Dziękuję, życzenia. Ale to jest spóźnione. No, bo moja mama nie miała urodziny, tylko że się pani spóźniła 4 miesiące temu. Ale dobra, przekażę, nie? No dzięki. Spoko babka. Spoko babka, nie? Przekażę, spoko luz. No. To się spikniemy, dzwonimy. Spikniemy się na następnych urodzinach, nie? Pani przyniesie setkę, to się rozkręci, coś tam uzgodnimy, nie? Pani, żeby tam nie wkręcić gdzieś do jakiegoś serialu nowego, bo już kończą mi się pieniądze, nie? Tam trochę ciężko z kasą. No to do widzenia. Bo tak. Do widzenia. Słucham? No więc tak. Witamy po przerwie. Pani Władimira miała bardzo ważny telefon, dlatego musieliśmy przerwać, ale już powróciliśmy. Na czym pani skończyła, pani Władimiro? Opowiadałam o moim kalendarzu, ale tak naprawdę to był klacher, bo tak naprawdę moja ciocia to moja babcia przeszywana była, bo ja w ogóle byłam adoptowana, nie? I dlatego jestem taka zdolna, bo dzieci takie jak ja są zdolne. Moja ciocia to moja prababcia. Naprawdę. Ale moja mama jest fajna. No dobrze, dobrze, ale proszę się nie stresować. No jeszcze. Bo dostałam klasę od babci. I chciałam powiedzieć, bo to taka ciekawa historia, ale w sumie nie będę mówiła, bo to jest nudne. Dostałam klaster od babci na 5 urodziny i zbrałam obrazki, nie? Ale mi się rozwalił, bo wie pani mój... Nie będę mówić. Tsunami go wypukało. Dobrze, a teraz przejdźmy. Wszyscy wiedzą, że masz bardzo oryginalne pomysły na temat świata i w ogóle. I że jesteś także nie tylko projektantką mody, ale także wynalazcą. Co wyprodukowałaś, zaprojektowałaś w swoim życiu? Opowiedz nam. Iwonkę! Iwonka jest szczególnie utalentowana. Otóż pierwsza rzecz, jaką ona może zrobić. Bardzo proszę, to jest przeważnie lalka dla tych, którzy mają problemy ze sobą. Problemy emocjonalne, problemy związane z wypadaniem włosów i ogólnie z łysością. Bardzo proszę. Iwonka jest ogólnie piękna dama. Jaka zgrabna,